Cześć, witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na nowy film, który obiecywałam Wam właśnie ostatnio, czyli wczoraj. Będzie to film o mojej ciąży i porodzie w Holandii. A takie porody były dwa. I nie wiem, czy zmieszczę obydwa w tym filmiku, bo zmieścić to zmieszczę, ale będą to na pewno długie opowieści, więc nie chciałabym Was zanudzać. Także przechodzimy szybko do rzeczy. Teraz opowiem Wam moją pierwszą ciążę z Jasinem, która była w 2012 roku, czyli 6,5 lat temu. Już trochę czasu minęło, trochę rzeczy na pewno zapomniałam, ale opowiem Wam, jak to było. Kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to miałam 22 lata, nie wiedziałam dokładnie, gdzie mam się zgłosić, czy mam iść do domowego lekarza, czy mam iść do ginekologa, czy gdziekolwiek. Nie wiedziałam, byłam młodą osobą, nie wiedziałam, więc udałam się z Hakanem do mojej przychodni. Tam w recepcji powiedziałam pani, że jestem w ciąży, zrobiłam test, jestem w ciąży i gdzie mam się teraz udać. Więc pierwsze pytanie tej pani brzmiało tak: czy chce pani usunąć dziecko, czy zostawić? Ja się patrzyłam na Hakana, Hakan na mnie i byliśmy w szoku. No ale w Holandii aborcja jest normalna. Kobieta zobaczyła, że jestem młodą dziewczyną i może nie chcę tego dziecka, no nie wiem. No ale takie padło pytanie. Ja powiedziałam, że przecież, że nie, że oczywiście, że nie, że chcę urodzić. I ta pani mi dała namiary na położne w mojej okolicy, czyli w mieście Apeldoorn. Jak dostałam te namiary, od razu tego samego dnia zadzwoniłam, umówiłam się do lekarza. Chyba zaraz na drugi tydzień poszłam do lekarza, nie jestem dokładnie pewna, jak to było. Poszłam do lekarza, oczywiście dziwne badanie w Holandii. Pani mi też dała test, taki sam praktycznie, który zrobiłam w domu. I to nie był ginekolog, tam całą ciążę prowadzi cię położna. I ta położna dała mi test, zrobiłam ten test. Wyszedł oczywiście pozytywny i tak stwierdziła, że jestem w ciąży. To była moja pierwsza ciąża, dostałam mnóstwo różnych pytań, na które musiałam odpowiedzieć. Oczywiście dane moje, dane Hakana, czy ktoś w rodzinie na coś chorował, czy były jakieś alergie i tak dalej, jakieś operacje. Przechodziliśmy, tego było bardzo, bardzo dużo. Wypełniliśmy to wszystko i pani położna nas umówiła na wizytę, która była w 10 albo 12 tygodniu ciąży, nie jestem pewna. Znaczy się ona stwierdziła już później na tej wizycie, że to jest właśnie ten i ten tydzień, bo ostatni okres miałam wtedy i wtedy i tak dalej, i tak dalej. Więc poszłam z Hakanem, ten czas tam minął, poszliśmy na tą pierwszą wizytę taką już badawczą. Myślałam, że to będzie przebiegać tak jak w Polsce, że dostanę jakieś, nie wiem, ekstra badania i w ogóle, i że... No, będzie tak jak w Polsce, ciąża będzie prowadzona tak jak w Polsce przez ginekologa, będzie takie normalne USG i tak dalej. Ale ku mojemu zdziwieniu, położne w Holandii, przy pierwszym moim dniu, przy pierwszej mojej wizycie, takiej już profesjonalnej, pani położna zważyła mnie, zmierzyła ciśnienie, położyłam się na te ich łóżko, wymacała brzuch tylko rękoma, gdzie jest dziecko. Przyłożyła, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, przyłożyła taki aparat, który bada tętno i serduszko, słuchać tam dziecka. Osłuchała, stwierdziła, że jest wszystko dobrze i skierowała mnie na pierwsze wyniki, czyli badanie krwi. Więc wizyta się zakończyła bardzo szybko. Wyniki miałam zrobić sobie w szpitalu, a następną wizytę miałam oczywiście za miesiąc. Oprócz tego, a to za chwilę przejdę do rzeczy dalej, poszłam, zrobiłam wyniki krwi, badanie krwi. Oczywiście mnie tam w szpitalu nakuli i o dziwo naprawdę bardzo dużo krwi pobrali, bo było takich 7 takich dużych ampułek krwi. Pobrali to wszystko i powiedzieli, że wyniki oni tam później prześlą komputerowo już do mojej położnej, do mojego doktora domowego i tak dalej, i tak dalej.
Także poszłam zaś za miesiąc, wszystko było ok. Oczywiście ta sama kontrol, te same badania. Ja oczywiście mam dosyć często mam anemię, więc było tam troszeczkę spadek tej mojej hemoglobiny, więc dostałam oczywiście tabletki. Pani też mi powiedziała, jakie tabletki powinnam kupić, sobie ten kwas foliowy i tam z witaminami i tak dalej. No i to wszystko, te same badania, badanie brzucha tak rękoma, tam wypatrzyła, gdzie jestem płód i tak dalej, te badanie serduszka, tego tętna i tak to przebiegało. Oprócz tego na tej wizycie powiedziała nam położna, że mamy się umówić na USG, nie było USG, ani pierwsze miałam, właśnie na tej wizycie miałam pierwsze USG, które odbywało się nie tak jak w Polsce, bo to był chyba, nie wiem, tam parę tygodni było, prawda? Do pochwowo, tylko to było USG normalnie tutaj już na brzuchu, nic się tam nie działo, nigdzie ci położna nie zagląda przez całą ciążę, nigdzie ci nie zaglądają tam do środka. Także kazała później na tej drugiej wizycie, kazała się umówić na wizytę w 20 tygodniu w szpitalu i to była taka wizyta, gdzie mogłam przyjść tylko z mężem. I ona odbywała się w takim specjalnym pokoju, bardzo takim ciemnym, bez okien. Tam było takie specjalne łóżko też, było USG. Nie wiem, jak się to USG dokładnie nazywa, pamiętałam nazwę, już teraz nie wiem, ale chodzi o to, że badają te komory serduszka dziecka, powiedzą ci wtedy płeć dziecka, jakie dziecko jest duże, ile waży, ile tam, jak to wszystko się w ogóle wszystko rozwija i to miało takie na ekranie kolory niebiesko-czerwone. Wybaczcie, nie pamiętam, ja się nie znam na takich tych. Pamiętałam wcześniej, ta pani mi powiedziała, już teraz nie wiem, wyleciało mi to z głowy, w ogóle nie wiem, jak się te badanie nazywa. Jak wiecie, to napiszcie mi w komentarzu. Także tak to, umówiliśmy się na tą wizytę, poszliśmy, to był 20 tydzień. W międzyczasie tam miałam co miesiąc oczywiście te wizyty do 5 miesiąca. W tym 5 miesiącu, czyli 20 tygodniu, poszliśmy do szpitala, zrobiliśmy to badanie, wszystko było ok. W Holandii nie ma comiesięcznego USG. Nie ma, oni twierdzą, że to jest niezdrowe dla dziecka i masz tylko 3 razy, maksymalnie 3 razy USG w pierwszych tygodniach. Później właśnie w tym 20, między 20 chyba 4 i już później końcowe badanie, już przy samej końcówce masz też USG robione. Czyli w 20 tygodniu ta pani położna powie ci, jaka jest płeć swojego dziecka, jeśli oczywiście chcecie wiedzieć. My chcieliśmy, więc się dowiedzieliśmy, że to będzie chłopczyk. Po tych badaniach wszystko okazało się, że jest wszystko ok, że dziecko jest zdrowe, że dobrze rośnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście po tym 20 tygodniu zaś co miesiąc do 8 miesiąca była wizyta raz w miesiącu. I to było wszystko, odbywało się tak samo. Nie miałam żadnych badań na cukier. Czy mam wysoki, czy nie. Jedyne co było to właśnie to badanie ciśnienie i drugi raz przed samym końcem miałam robione badanie krwi, żeby sprawdzić, jak wygląda moja hemoglobina i to wszystko. Nie było żadnego badania moczu, nic kompletnie, nic. Co w sumie z jednej strony fajne było, bo jakoś mi nie zatruwali życia, a z drugiej strony bałam się, miałam obawy, że może być coś z dzieckiem nie tak. Bo to wiadomo, różne są bakterie, możesz dostać jakąś bakterię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i później już jak w tym, to był 8 miesiąc i już te wizyty były bardzo częste, chyba co 2 tygodnie, później co tydzień już. W ostatnich tygodniach przed samym porodem pani doktor właśnie mnie umówiła na USG. Zrobiliśmy USG, stwierdziła, że wody i wszystko jest ekstra, że po prostu mam czekać, aż zacznę rodzić. I tak czekaliśmy. I to był, Jasmin urodził się w 41 tygodniu i 6 dniu, to prawie było 42 tygodnie. I oczywiście moje wszystkie porody zaczynały się w nocy, więc ja obudziłam się chyba w 1:30 w nocy, bo tak mnie strasznie bolał kręgosłup. Dostawałam po prostu skurcze. Poszłam do toalety i okazało się, że tam ten czop to się chyba nazywa, wyleciał. I się akcja zaczęła, więc zadzwoniłam do swojej położnej, ona stwierdziła, że za niedługo, żebym poczekała, co ile mam skurcze, żebym sobie obliczyła, żebym zaczekała i za chwilę któraś z położnych do mnie przyjedzie.
No to była noc, pani położna przyjechała właśnie w nocy, nie pamiętam o której godzinie. Sprawdziła to tamto, okej, sprawdziła ile jest rozwarcia, na ile palców i powiedziała, że o tej godzinie możemy jechać do szpitala. No czyli miałam bóle krzyżowe w pierwszej ciąży, co było coś po prostu okropnego. Tak to strasznie bolało. Pojechaliśmy nad ranem do szpitala. Nie powiem wam, o której godzinie to było rano. Przyjęli nas, dali mi pokój. A propos pokoju w Holandii, to jest po prostu coś cudownego, za co uwielbiam Holandię, za ten standard w szpitalach. Pokój ma sama. W pokoju jest mini kuchnia. W pokoju masz swoją łazienkę. W pokoju masz łóżko dla swojego męża, partnera, nie wiem, towarzysza, przyjaciela, koleżanki, która ci towarzyszy, śpi z tobą i tak dalej, i tak dalej. Jeśli masz posiłki, naprawdę super. W ogóle w szpital tam jak hotel. Posiłki dostawałam menu. Mogłam sobie wybrać albo te danie dnia. Śniadanie, obiad i kolacja, albo mogłam sobie wybrać sama z poszczególnych tam propozycji, co chcę zjeść. Co jeszcze oprócz tych pokoi, żebym nie zapomniała? Zazwyczaj w Holandii są akceptowane porody domowe i bardzo dużo kobiet się na to decyduje. Są porody domowe w Holandii. A jeśli jak już urodzisz dziecko i jest wszystko w porządku, to nie trzymają w szpitalach tak jak u nas 3 doby, tylko po prostu wychodzisz już po 2 godzinach. Tak właśnie jest w Holandii. Ale nie zostajecie całkiem bez tej opieki, już wam mówię. No i opowiadam dalej. Przyjęli nas do tego szpitala. No i co? No i czekamy, no. Czekamy, czekamy, czekamy. I tak czekaliśmy cały Boży dzień. Ja już po prostu nie wytrzymywałam z bólu. Już dostałam któregoś razu takiego ataku, że denerwowały mnie te kobiety tam, bo przychodziły co jakiś czas, tylko sprawdzały. Żadna położna ze mną nie siedziała tak, jak to było przy drugim porodzie. Po prostu olewka była centralna, taka na maksa. Przychodziły. Ja już byłam tak zła, taka byłam. Agresywna, bo tak mi wszystko bolało, że dzwoniłam, dzwoniłam na ten dzwonek i dzwoniłam, i dzwoniłam. I mówię, że mnie tak boli, że już nie daję rady i już nie wytrzymam. I w końcu nie wytrzymałam. Hakan przysypiał tam na swoim fotelu obok. A ja już dostałam takich bóli, że zaczęłam, po prostu podniosłam się z tego łóżka, zaczęłam wyrywać te welflony, zaczęłam krzyczeć. Po prostu. Wkurzało mnie to, że nikt mi nie mógł pomóc. No, wszyscy po prostu przychodzili, zaglądali i wychodzili. Dostałam takich okropnych tych bóli. Zaczęłam sobie wszystko tam wyrywać. Haka zaczął mnie trzymać, zaczął wołać te pielęgniarki, one tam przyleciały. No i stwierdziły, że tak, że rozwarcia jakiegoś takiego super jeszcze nie ma, że przebiją mi te wody płodowe i będziemy czekać dalej. Przebiły te wody płodowe. Czekaliśmy, czekaliśmy, czekaliśmy i dalej nic. Rozwarcie było za małe, bóle już były takie straszne. No i stwierdzili o godzinie 7 chyba, bodajże 19, że chyba jest czas, żeby mi dać znieczulenie tego kręgosłupa, bo już nie dawałam rady. Cały dzień mnie trzymali od nocy. No i dali mi te znieczulenie miejscowe, chyba to się nazywa. Tak, znieczulenie miejscowe. Dali mi to znieczulenie i. O 7 mi je dali, o godzinie chyba 8:30 przestało działać. Przez tą godzinę, półtorej zdążyłam się delikatnie zdrzemnąć, bo mi nic nie bolało, byłam taka zrelaksowana, tak się fajnie czułam. Ale kiedy przestało działać, to zaczęła się już akcja porodowa. Okazało się, że już na tyle rozwarcie, że mogę zacząć rodzić. No i rodziłam, rodziłam, no i od 8:30, jak już to rozwarcie było takie na tyle, że mogła urodzić, Jasyń się urodził o 21:22. Okazało się, że jak już się urodził, że jest coś nie tak, bo dostał jakieś infekcji i one mi nie chciały ogólnie powiedzieć od czego, co i jak. Później, jak zaszłam w drugą ciążę i po raporcie
już jak mieszkałam w Rotterdamie, po tym raporcie od lekarza, moja druga położna, ta z Rotterdamu, powiedziała, że to było coś okropnego, co one ze mną w ogóle wyprawiały i co robiły, że jak one mi tą ciążę w ogóle prowadziły. No ale to pomijmy, później Wam opowiem. Także urodziłam, Jasina zabrali do inkubatora od razu, oczyścili go, bo mu leciała taka troszeczkę piana chyba z buzi, nie wiem. Ja Hakam przeciął pępowinę, zabrali go do inkubatora. Okazało się, tak mi powiedziały, nie wiem czy to jest prawda, że przez to, że ja miałam stan podgorączkowy, to Jasin przez to dostał infekcji. Na ile to jest prawda, to ja nie wiem, nie znam się, mogły coś tam utaić, nie powiedzieć całej prawdy, nie wiem. No i okazało się, że nie wyjdziemy po tych 2 godzinach ze szpitala. Jasin musi zostać w inkubatorze i dostał antybiotyki. Jak było dalej? Ja jeszcze z Jasinem zostałam później przez następne 3, 4, 5, 5 dób, 5, 5 dni następnych zostałam z Jasinem w szpitalu. Hakan tylko przyjeżdżał, czasami nocował, czasami wracał do domu. Także poród miałam straszny, opieka w Apeldoornie też nie była jakaś super ekstra, nie byłam zadowolona z tych moich położnych. Po 5 dniach wyszliśmy z tego szpitala, do domu jeszcze dostałam na te 2 doby antybiotyki. No i jak wyszłam ze szpitala, to oczywiście w Holandii jest kraamzorg, to są takie panie, które przychodzą, taka pomoc domowa, które przychodzą do domu pomagać Ci w tych pierwszych dniach Twoich w domu razem z dzieckiem, co jest bardzo fajną opcją. Nie będę tutaj się rozgadywać, jak to wygląda z ubezpieczeniem i tak dalej, i tak dalej. Ja wzięłam te minimum, czyli tam chyba 20 coś parę godzin, czyli chyba 3 czy 4 godziny dziennie. Przychodziła do mnie taka młoda Holenderka. Ona ważyła dziecko, badała, ważyła, mierzyła, karmiła. Miała za zadanie umyć łazienkę, toaletę. Jeśli chciałaś, to Ci zrobiła obiad, jeśli chciałaś, to Ci wyprasowała, wyprała, umyła naczynia, takie rzeczy. Ta pani też mi nawet sporo pomogła. Nie była u mnie długo, z tego względu, że ja te parę dób byłam właśnie w szpitalu i im tego nie zgłosiłam, bo nie wiedziałam. Także nie była u mnie długo, chyba 2 czy 3 dni tylko, ale ja się z tego cieszyłam, bo to takie było krępujące troszeczkę, ktoś tam siedzi Ci w domu. No i tyle. No i później już oczywiście te szczepienia, Jasin rósł, rósł, rósł i tak dalej, i tak dalej. Więc mówiąc szczerze, to między Apeldoornem a Rotterdamem była bardzo, bardzo duża różnica. Ja bardzo chciałam mieć więcej dzieci, ale bałam się zajść w ciążę, bo bałam się, jak to będzie dalej prowadzone. Ale żeśmy zdecydowali się na drugie dziecko, które między Jasinem a Enisem jest 3 lata i 1 miesiąc różnicy. Jak zaszłam ciążę, mieszkaliśmy jeszcze w Apeldoornie i byliśmy w trakcie przeprowadzki do Rotterdamu, czyli ja z brzuchem i w ogóle przeprowadzałam się do Rotterdamu, co było bardzo wyczerpujące, bardzo ciężkie. Te wszystkie rzeczy, meble, wypakowywanie, sprzątanie, to było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. A ja już chyba byłam w 6 wtedy miesiącu, czy 7, nie pamiętam dokładnie. Tą większą, oczywiście te pierwsze miesiące były prowadzone Enisa w Apeldoornie, u tych samych tam położnych, raczej w tej samej siedzibie powiedzmy, ale u innej położnej. Rozgadywać, że, czy było coś innego, czy nie było coś innego, czy były jakieś inne badania, bo nie były i wyglądały tak samo jak z Jasinem. Jak już się przeprowadziłam do Rotterdamu, to w ogóle było bardzo fajne miejsce w Rotterdamie, bo mieszkaliśmy na takiej górze, powiedzmy, się na dole były garaże, tam ludzie mieli swoje firmy i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko okrążało się w taki kwadrat i z drugiej strony były tureckie sklepy, turecka piekarnia, turecki rzeźnik, turecki lekarz domowy, położne moje. Wszystko było na miejscu, gdzie ja wychodziłam tylko z domu i już byłam. Na rogu miałam Turka, rzeźnika, do którego mogłam sobie pomachać z okna. Wszystko było tak fajnie na miejscu. No i też poszłam tam, zapisałam się do położnej, zapisałam się do domowego lekarza, do doktora Oymana, też oczywiście do Turków, tam była i Turczynka, i Turcy, także fajnie, bo mogłam sobie i tak pogadać.
Ja powiedziałam, że nie wiem, gdzie tu mogę znaleźć położną, czy by mógł mi w tym pomóc. Oczywiście mogłam sobie to wyszukać też w internecie, ale stwierdziłam, że jak się zapisałam do domowego lekarza, to one mnie tam pokierują. No i zaraz koło domowego lekarza, tak jak powiedzmy tutaj, to tutaj były moje położne. Poszłam, zapisałam się, umówiły mnie na tą wizytę. Poszłam i ku mojemu zdziwieniu ciąża była troszeczkę prowadzona inaczej. Położne były przesympatyczne. Tamte też były fajne, spoko, ale tak bardziej olewająco podchodziły do tematu. Tutaj od razu panie mi zrobiły badanie na cukier, chociaż no nie tak jak w Polsce, że tam się coś pije przed tym badaniem, tylko po prostu z palca, no ale było, no. Było badanie na cukier. Było mierzenie ciśnienia. Oczywiście jest badanie hemoglobiny, 100 tysięcy różnych pytań i tak dalej, i tak dalej. To było robione praktycznie za każdym razem, oprócz badania krwi. No i oczywiście te położna tak samo mnie badała, jak tamte. Nie było gdzieś tam, nie było USG, tylko te trzy. Też z Enisem miałam 3 USG tylko. I położne oczywiście badały też rękoma. Ma cały brzuch, waga moja i tak dalej, i tak dalej. Bicie tętna serca dziecka i to wszystko. No ale fajne to było, miałam bliziutko, bo to sobie przeszłam na drugą stronę i ulicy i już miałam moje położne. No i przejdźmy teraz do całej... A, jeszcze w międzyczasie weszła taka opcja, mogłam sobie wybrać szpital, w którym chcę rodzić i jeden miałam 1,5 km, drugi miałam troszeczkę dalej, więc wybrałam ten, który był bliżej. Musiałam też wybrać sobie ten Kramzorg i też nie wiedziałam jaki i ta pani powiedziała, że jest właśnie polska firma, jeśli chcę i są polskie panie, które przychodzą właśnie do opieki do domu i jeśli chcę, to sobie mogę tam zadzwonić i sobie w Apeldoornie zrezygnować, bo wiadomo, nikt nie będzie jeździć z Apeldoorn do Rotterdamu te 150-60 km i musiałam zrezygnować i musiałam poszukać nowego Kramzorg. A ja stwierdziłam, że a czemu nie, może spróbuję Polki, z tego względu też, że moja babcia miała do mnie przyjechać i stwierdziłam, że to jednak będzie dla mojej babci lżejsze, że będzie mogła się porozumieć z tą panią. No i dla mnie też wygoda, wiadomo, w swoim ojczystym języku mogłyśmy sobie we trzy porozmawiać. Oczywiście zadzwoniłam tam, napisałam, umówiłam się, okej, wszystko, jak już się urodzi dziecko, to... Mam zadzwonić i któraś tam z pań do mnie przyjedzie. Super. Co dalej? Aha, dostałam opcję wypróbowania porodu w wannie, w wodzie. I długo się nie zastanawiałam. Stwierdziłam, że jak z Jasinem miałam taki straszny poród, to wybiorę sobie tą opcję rodzenia w wodzie, bo moja siostra ma też syna w Holandii, który ma już 4 latka i ona właśnie miała też poród w wodzie i powiedziała mi, że nawet mam się nie zastanawiać, że to jest naprawdę fajna sprawa i weź ten poród w wodzie. No to ja się zgodziłam i ta sama akcja. Przyjechała do mnie babcia miesiąc wcześniej, żeby było mi też lżej, trochę mi tam pomogła. I ta sama akcja... W nocy się zaczęło oczywiście wszystko. Też jakoś była noc, chyba koło 3, już nawet nie pamiętam. Dostałam bóli, ale dziwnych bóli, nie takich bardzo mocnych, to były bóle te brzuszne. Poszłam do toalety, oczywiście okazało się to wszystko to samo, no to mówię, a Hakan był na nocce i zadzwoniłam do niego, mówię, że już coś się zaczęło. Mówię, i żeby przyjechał, no to zadzwonił do szefa, przyjechał. Zadzwoniłam do położnej, położna powiedziała, że będzie u mnie o godzinie 6 rano. Bóle nie były jakieś bardzo straszne. Z Jasinem, jak położna do mnie przyjechała, to było rozwarcie na 3 cm, a z Enisem, jak położna do mnie przyjechała o 6 rano, było rozwarcie na 5 cm i te bóle nie były aż takie straszne w porównaniu do Jasina. Później, co było dalej? Położna powiedziała mi, żebym... Przyjechała na godzinę 8 do szpitala. Hakan miał te parę godzinek, żeby się jeszcze przespać. Także ona poszła do domu, ja się przygotowałam, jeszcze się wykąpałam, bo te bóle nie były takie bardzo właśnie straszne. Zobaczyłam, czy mam wszystko na pewno spakowane. I o godzinie 8 stawiłam się w szpitalu razem z Hakanem. No i to już w sumie
chyba było bardzo, bardzo szybko. Powiedziała, rozwarcie było na 6 chyba centymetrów. Nalały wody do takiej wanny, naprawdę pokój był super, była taka fototapeta 3D, plaża, palmy, że można było się zrelaksować. Było oczywiście łóżko do rodzenia, była kanapa dla Hakana, była ta wanna, bo to był taki już pokój bardziej porodowy, później mnie przenieśli na inny. Nalały tej wody, ja miałam taki strój kąpielowy, górę oczywiście, bo dołu nie ten, bo tam badały i tak dalej, i tak dalej. Siedziałam w tej wodzie i siedziałam, i siedziałam, i wyszłam na chwilę i siedziałam. Te rozwarcie jakoś, jak byłam w szpitalu, chyba było na 6 cm. Później nie chciało się to powiększać, z tego względu, że wody płodowe nie wyleciały same, ani nie zostały przebite. Więc ona powiedziała mi, że jak nie przebijemy tych wód, no to to będzie się ciągło, ciągło i ciągło, żeby najlepiej przebić wodę płodową i to wtedy pójdzie szybko. Ja się tak strasznie bałam tej szybkiej akcji, ale tak chciałam szybko urodzić Enisa, że mówię, no dobra, przebijamy. I jak przebiły te wody płodowe, no to akcja potoczyła się już szybko, rozwarcie się powiększało. I któregoś, powiem Wam, że taka byłam zamroczona tym wszystkim już na sam koniec, że nawet nie wiem, o której zaczęłam rodzić. Wiem tylko, że był problem, bo zaczęłam rodzić Enisa w wannie. I jak już zaczęłam tam przeć i tak dalej, moja położna stwierdziła, że tętno dziecka zanika. I że muszę jak najszybciej wyjść z wanny, bo trzeba jak najszybciej urodzić. Już teraz. Więc ja miałam takie bóle, bo tu już zaczynasz rodzić, tu już wiesz, czujesz, że to dziecko wychodzi w ogóle, przesz i tak dalej. Nie mogli mnie podnieść z tej wanny, ale jakoś mi się udało. Położyłam się na te łóżko i zaczęła się bardzo, bardzo szybka akcja. Zleciało się, moja położna oczywiście zaraz zareagowała bardzo szybko, z czego jestem jej bardzo wdzięczna, bo to dzięki jej szybkiej reakcji nic się nie stało poważnego Enisowi. Od razu zwołała, nagle nawet nie wiedziałam kiedy, ale w pokoju się zrobiło chyba z 5 czy 6 osób więcej. Przyleciała pani ginekolog i jakieś tam asystentki i tak dalej, i tak dalej. I od tego momentu już za dużo w sumie nie pamiętam. Wiem tylko, że podali mi maskę z jakimś tlenem. Ja się tego nawdychałam, nawdychałam i za chwilę powiedziała mi tylko tak, jak będziesz miała zacząć przeć, to daj nam znać. No i ja w tym momencie mówię, że będę parła, a ta pani ginekolog nacisła mi na brzuch i Enis po prostu wyszedł w trybie natychmiastowym. Ja nie wiedziałam, co się dzieje, byłam taka zamroczona i w ogóle. I dalej mi opowiadał już właśnie Hakan, że jak Enis się urodził, wyszedł już tam z tego, no nie będę mówiła z czego, to był siny, był fioletowy. Tak, ja pamiętam, mam taki przebłysk, że był cały fioletowy, nóżki były fioletowe i rączki, w ogóle był cały fioletowy. I to była taka szybka akcja, Hakan zdążył jeszcze odciąć tą pępowinę. I była szybka akcja, od razu pani ginekolog zabrała go do osobnego pokoju i kazali Hakanowi czekać ze mną, bo Enis nie płakał, był siny. Zabrali go do osobnego pokoju i za chwilę mi przynieśli Enisa i powiedzieli, że jest wszystko w porządku, że on po prostu miał owiniętą pępowinę i się dusił. Także Hakan w ogóle się popłakał. Ja byłam oczywiście dalej w szoku, zamroczona chyba przez ten tlen, który mi podali, ale okazało się, że jest wszystko ok, że jest zdrowy, silny, że ważył ponad 3 kilo. Oczywiście był jeszcze silny, pani doktor powiedziała, że dojdzie do siebie. Był tylko jeden problem, bo nie zrobił od razu siku i musieliśmy zostać na 24 godziny w szpitalu, żeby skontrolować, czy zrobi te siku, no, czy się załatwi. No i zostaliśmy na jeden dzień w szpitalu, czyli Hakan pojechał do domu do babci i Jasina. Ja zostałam sama, mówię, jedź, bo Jasin będzie się czuł samotny, bo wiadomo, mamy nie ma, taty nie ma, nie wiadomo, co się dzieje. Wiedział, że ma się urodzić braciszek, ale no, ale wiadomo, nie chcieliśmy, żeby był w jakimś tam bardziej większym szoku. Więc Hakan wrócił do niego do domu, ja zostałam.
No i na drugi dzień okazało się, że jednak było te siku, że wszystko jest ok, możemy wyjść do domu, z czego ja się bardzo cieszyłam. Tylko jedna doba była w szpitalu na całe szczęście. No i jak wychodziłam ze szpitala, musiałam zadzwonić do mojej pani z Kramsorg, do tej pomocy domowej. No i oczywiście bardzo pozdrawiam panią Agnieszkę, która bardzo dużo rad mi dała. Dużo, mam też taką specjalną książkę, którą pisała po polsku z różnymi radami. No i ta pani Agnieszka przyjechała w ten sam dzień zaraz praktycznie, no i tam już wiadomo, jak to się odbywało. Zważyła dziecko, sprawdzała tą kubkę, bo tam się sprawdzało właśnie. Powiedziała mi, jak karmić dziecko, ile dziecko powinno ciągnąć pierś. Oczywiście też mi doradziła, gdzie mogę iść, bo nie mieszkałam długo w Rotterdamie. Doradziła mi też, gdzie mogę później iść sobie na przykład, żeby spędzić dzień z Jasinem, na jakie fajne place zabaw, na takie zamknięte place zabaw. Fajnie, bo mi podała dużo fajnych adresów i tak dalej. Fajne to było, że to była Polka, mogłyśmy sobie właśnie porozmawiać, poplotkować, mogłam się dowiedzieć więcej informacji w swoim ojczystym języku. I pani Agnieszka przychodziła do mnie przez cały tydzień, 7 dni. Także naprawdę fajnie było, dużo mi pomogła, wykąpała małego. Naprawdę super mieć taką osobę w domu. Ja oczywiście serdecznie pozdrawiam i dziękuję za pomoc. No niestety moje trzecie dziecko się urodzi w Niemczech, więc nie wiem, czy tutaj jest taka opieka. Na pewno pierwsze 3 doby będę w szpitalu, a później już pewnie będę sobie sama radziła. Mam doświadczenie. Oczywiście mam też tą książkę, cały ten notatnik pisany właśnie przez panią Agnieszkę, więc na pewno będę z tego korzystać, z tych różnych rad. I tak na tyle, no tak wyglądały moje porody. Nie było za ciekawie, ale też nie było bardzo tragicznie. Mam nadzieję, że ten poród, który będzie teraz tutaj w Niemczech, będzie inny. Opieka też jest oczywiście inna teraz, w trakcie ciąży, ale to już Wam opowiem w osobnym filmiku, nie będę Was tutaj zanudzać. Jeśli macie jakieś oczywiście pytania, jeśli czegoś nie opowiedziałam, jeśli czegoś nie dodałam, to napiszcie w komentarzach, bo ja to w sumie mówię tak spontanicznie, sama od siebie, co mniej więcej jeszcze pamiętam. Jeśli czegoś nie dodałam, no to napiszcie w komentarzu, poprawcie mnie. To jest tylko i wyłącznie moje doświadczenia, to co jeszcze właśnie pamiętam. Jeśli Wam się podobało, oczywiście to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam oczywiście na Facebooka Pozytywna Mama Miksów i na Instagrama Pozytywna Mama Miksów. Ja się będę dzisiaj z Wami żegnać. Nie chcę Was więcej zanudzać, bo ten film no będzie trwał jakieś pół godziny. Także do zobaczenia, do usłyszenia i do następnego filmiku, który pokaże się już niedługo. Pa!